Państwa na debacie poświęconej pomocy prawnej i wsparciu dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym i Prewencji Przestępczości prowadzi właśnie akcję, dzięki której będą oni mogli dowiedzieć się, na jakie zagrożenia mogą zwrócić uwagę w naszym kraju i na jakie zagadnienia prawne. Naszymi gośćmi są dzisiaj prawnicy Piotr Cichocki oraz radca prawny Maciej Dobiszewski. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. I pierwsze pytanie kieruję do Macieja Dobiszewskiego. Proszę powiedzieć, na czym polega akcja fundacji? No tak, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Chcemy oczywiście, aby uchodźcy z Ukrainy poznali specyfikę polskiego systemu prawnego. Różnie to się liczy, ale przyjmuje się, że w tej chwili przebywa w Polsce no co najmniej 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Oczywiście obywateli Ukrainy jest w Polsce więcej, no ale to w dużej mierze są też osoby, które już wcześniej tu mieszkały, pracowały, są, można powiedzieć, zaadoptowane. Natomiast uchodźcy to są osoby, które wymagają specjalnej pomocy. Oni nie znają miejscowej rzeczywistości, nie mają często tej sieci kontaktów, co osoby, które wcześniej przybyły do Polski. Słabo znają język, więc no, napotykają na wiele różnego rodzaju barier z tą językową na czele. No i można powiedzieć, że w takim trybie ekstraordynaryjnym, pilnym zdecydowaliśmy, że to jest szczególnie pilna kwestia i że to są adresaci najwyższego priorytetu. I chcemy pomóc im w rozpoznawaniu zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w Polsce. Oczywiście mamy wszyscy poczucie, że zarówno rząd, jak i sami Polacy, organizacje pozarządowe, samorządy robią co można, a czasem nawet więcej niż się dało. Tak można byłoby to odczuć, że aby uchodźcy czuli się w naszym kraju bezpiecznie, aby czuli się zaopiekowani. No ale wiemy, że wojna to jest czas, który próbują też wykorzystać przestępcy. To zawsze tak się dzieje, to jest czas chaosu, wyrwania ludzi i pewnych standardów zachowania z rutyny, z pewnych schematów działania, takiej pustki czy deficytów, no, w których odnajdują się i w tę pustkę wchodzą przestępcy. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, w którym uchodźcy znajdą wszelkie niezbędne informacje o tym, jak postępować, by no właśnie nie stać się ofiarą przestępstwa w Polsce. Ale wyjaśniamy też, co zrobić, kiedy no niestety stanie się to ich udziałem. Oprócz rozwiązań prawnych w tych materiałach jest zawarty pełen zestaw kontaktów, telefonów, adresów, linków do stron internetowych właściwych instytucji, no, czy do kompendiów wiedzy dotyczących no, właśnie unikania zagrożeń na terytorium Polski. A w jaki sposób te materiały docierają do uchodźców? Dzień dobry Państwu. Tak, organizujemy w zasadzie w całym kraju taką akcję rozdawania materiałów informacyjnych. One będą przetłumaczone też na język ukraiński, więc ta dystrybucja będzie się odbywać w ramach sieci ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. One funkcjonują w tej chwili praktycznie w każdym powiecie. No i tam mamy wszelkie informacje dotyczące tych przestępstw, o których tutaj mówił mecenas Maciej. Mamy nadzieję, że to pomoże uchodźcom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, a przede wszystkim pomoże im uchronić się od tego, żeby no, nie stawali się tymi ofiarami. Tak? Komplet tych informacji będzie też dostępny na stronie internetowej portalu poznajfakty.pl, który należy do fundacji, więc tam w razie czego można też zasięgnąć wszelkich informacji. A jakie przestępstwa opisujecie panowie w ramach tej akcji? Wybraliśmy 15 takich przestępstw czy grup przestępstw, którymi potencjalnie zagrożeni są w Polsce Ukraińcy. No ta selekcja, wybór to jest efekt informacji, które uzyskujemy chociażby z policji, prokuratury czy Straży Granicznej, więc te instytucje są dla nas źródłem wiedzy na temat tego, no, na co są najbardziej narażeni uchodźcy.
Zwracamy na przykład uwagę na oszustów oferujących wymianę walut poza instytucjami do tego przeznaczonymi, kantorami i bankami, czyli no, takimi osobami, które kiedyś się w Polsce nazywało cinkciarzami. I oni rzeczywiście aktywnie działają, oferują pozornie korzystną wymianę walut, na przykład na dworcach kolejowych, lotniskach, w pobliżu sklepów czy jakichś ciągów komunikacyjnych w dużych miastach. No to szczególnie nasilone jest w okresie tej najbardziej intensywnej migracji, intensywnych ruchów. One miały miejsce zwłaszcza na początku wojny, czyli powiedzmy w lutym, w marcu, w kwietniu, no ale też w okresie, kiedy mamy zimę czy jakieś nasilone ataki, bombardowania. No i tutaj takie osoby wykorzystują nieuwagę, nieświadomość, często też pośpiech i takie ogólne rozkojarzenie poszkodowanych. Obiecują lepszy kurs wymiany. No a potem w sposób czasami wydawałoby się zupełnie prozaiczny wykorzystują nieświadomość, oferując banknoty, czy to sfałszowane, czy nawet po prostu wycofane z obiegu, czy banknoty, które nie są oficjalnymi środkami płatniczymi w Polsce, więc tutaj nawet chodzi o to, żeby uświadomić, jakie są wizerunki oficjalnych środków płatniczych, jak wyglądają te znaki pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski, no bo jak mówię, nawet na takim poziomie możemy spotykać się z niewiedzą, z bezradnością, no i z uleganiem, no niestety, namowom osób, które są przestępcami i próbują wykorzystać tę nieświadomość i przymusową sytuację uchodźców. A o jakie jeszcze inne przestępstwa chodzi? Staramy się tutaj ten katalog przestępstw, które opisujemy, przedstawić w miarę szeroko, tak, żeby potencjalne ofiary miały możliwość zapoznania się ze wszystkimi tymi ostrzeżeniami. Więc z tego całego katalogu dosyć istotnym jest przestępstwo i proceder w zasadzie, który się odbywa na masową skalę, mianowicie przemytu z i na Ukrainę. Oczywiście przestępstwa wykorzystują kwestię tego kryzysu uchodźczego towarzyszącego wojnie i w zróżnicowany sposób starają się to wykorzystać, żeby po prostu przemycić, tak, czy to do Polski, czy na Ukrainę, różnego rodzaju kontrabandę. Uchodźcy często są wykorzystywani w tym celu, czasami świadomie, czasami jest to sytuacja, w której są do tego po prostu przymuszani albo zachęcani jakąś korzyścią majątkową. Sytuacja w zasadzie jest bardzo trudna do oszacowania, ale na pewno występuje przy okazji jakiegokolwiek ruchu granicznego, a tym bardziej w sytuacji takiej, kiedy to są uchodźcy. Tak? Tych ludzi przekracza granice bardzo dużo i no po prostu są wykorzystywani w procederze przemytu, tak? Bo to jest okazja, można powiedzieć w ten sposób, dla zorganizowanych grup przestępczych, żeby tą kontrabandę przemycać. Głównie dotyczy to oczywiście alkoholu, narkotyków, papierosów, które nie posiadają akcyzy, jakichś substancji psychoaktywnych, ale także zdarza się, że są to leki, które oczywiście są bardzo potrzebne, czy to na Ukrainie, czy w Polsce. One są oczywiście uzyskiwane też w jakimś przestępczym procederze i przemycane przez granicę. Tak? Tutaj trzeba podkreślić, że zarówno sam przemyt, jak i udział w takiej zorganizowanej grupie przestępczej podlegają surowym karom w polskim systemie prawnym, więc też chcemy ostrzec uchodźców, żeby nie brali w tym udziału, żeby siebie po prostu nie narażali nie tylko na jakieś niebezpieczeństwo ze strony samych przestępców, ale też na odpowiedzialność karną. Tak? Także to też jest bardzo, bardzo istotne. A czy zdarzają się także przestępstwa czysto kryminalne, na które zwracacie uwagę w biuletynie informacyjnym? Tak, zdecydowanie. Tu chodzi no, o różnego rodzaju sytuacje związane no, z wymuszeniem pewnych zachowań, pewnych aktywności, nielegalnej pracy, świadczenia usług seksualnych, no, z wykorzystaniem jakichś instrumentów szantażu. A najczęściej takim instrumentem czy no, sposobem wykorzystania, przymuszenia osoby do takich
do takich działań, których nie chce ona podejmować, no jest zatrzymanie paszportu czy innych dokumentów osobistych. Przestępcy biorą na cel osoby przekraczające granice, które w związku z ucieczką przed wojną mogą być, można powiedzieć, podatne na sugestie, nieświadome różnych sytuacji związanych z okazaniem czy przekazaniem dokumentów tożsamości. No i bezprawnie zatrzymują paszporty i inne dokumenty. O takich sytuacjach no, słyszeliśmy również wielokrotnie w przypadku polskich pracowników, którzy wyjeżdżali na Zachód. No tu mamy, można powiedzieć, podobną sytuację, tylko no w znacznie dramatyczniejszych jednak okolicznościach. No i takie osoby domagają się potem pieniędzy, korzyści majątkowych w zamian za zwrot dokumentów, no albo jeszcze można powiedzieć bardziej dramatyczne sytuacje, na przykład zmuszają do nielegalnej pracy, przetrzymują te osoby, pozbawiają ich wolności, możliwości przemieszczania się, zmuszają do świadczenia usług seksualnych, prostytucji. No a taka ofiara raz, że bez dostępu do dokumentów no jest zdecydowanie bardziej podatna na takie przymuszenie, no ale też dużo trudniej jest jej się bronić i poszukiwać wsparcia w, można powiedzieć, w rutynowych procedurach, więc tutaj też staramy się uświadomić i pokazać, jakie są możliwości przeciwdziałania no i ratowania się w takiej sytuacji. Właśnie to, co mówiłeś, bezpośrednio wiąże się też z tym, że wiemy, że Ukraina leży na szlaku gangów handlujących ludźmi i czy właśnie te gangi wykorzystują tę trudną rzeczywistość tych bezbronnych ludzi? Piotrze? Tak, to jest dość powszechny proceder przestępczy, ponieważ przy okazji wojny te grupy się aktywizują, wykorzystują tą nową, niecodzienną przecież rzeczywistość i te konflikty są wykorzystywane nie tylko tutaj, w przypadku tej wojny na Ukrainie, ale też w zasadzie wszędzie na świecie, tak, do czerpania korzyści z tak zwanego handlu ludźmi. No, proceder jest mocno zróżnicowany, tak, to jest dosłownie kreatywność na takim poziomie, który często sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, tak? Bo te ofiary są selekcjonowane, namierza się odpowiedniego typu kobiety, mężczyzn do ewentualnego handlu organami, tak? Czy to nawet dzieci do ewentualnych przeszczepów, czy do adopcji. Tak? Tutaj ten handel ludźmi przybiera no, dosłownie różny charakter. Poziom tej bezwzględności przestępców jest też no, niewyobrażalny, tak? No, bo tu mówimy o sytuacji, w której często po prostu morduje się osoby, żeby pobrać organy do przeszczepów. Tak? Także jest to dosyć obrazowe, jest to drastyczne, ale też chcemy przed tym ostrzec, ponieważ no, jest to przy okazji jakiegokolwiek kryzysu uchodźczego, przy okazji wojny, proceder, który się pojawia, intensyfikuje i na pewno jest on trudny do zwalczania, ponieważ w natłoku ludzi, którzy przekraczają granice, też bardzo ciężko służbom, czy nawet samym tym uchodźcom się uchronić przed jakimiś porwaniami, tak, czy nagabywaniem przez obce osoby, które oferują pomoc, a później się okazuje, że taka osoba jest porywana. Tak? Także, tak jak mówiłem, no wiąże się z tym też handel dziećmi, które później są sprzedawane zamożnym rodzinom na Zachodzie, które nie mogą przystąpić do jakiegoś miejscowego procesu adopcyjnego, tak? Także też staramy się przed tym przestrzegać, ponieważ jak wiemy, większość z tych uchodźców to kobiety i dzieci, tak? Także ten proceder jest czymś, co się pojawia, tak? W tej obecnej rzeczywistości. Wiemy też, że wielu obywateli Ukrainy chce pracować w Polsce, podejmować pracę w Polsce. A czy na rynku pracy zdarzają się Tak, owszem, to jest jedno z najczęstszych zjawisk i problemów, z jakimi spotykają się obywatele Ukrainy. I ono, mimo że nie ma pewnie tak dramatycznego wymiaru, jak te niektóre z sytuacji, o których przed chwilą mówił Piotr, no to można powiedzieć, że pod względem takiej szkodliwości społecznej, dotkliwości ekonomicznej, no też mają charakter szczególnie bolesny i dotkliwy. Bo oczywiście wszystkim zależy na tym, żeby
uchodźcy w jak największym stopniu byli w stanie sami się utrzymać, zwłaszcza po jakimś czasie przebywania na terytorium Polski. To ma też znaczenie dla polskiego rynku pracy. Jak wiemy, on jest chłonny długofalowo, on też będzie potrzebował pracowników ze względu na czynniki demograficzne. Ale poza tymi czynnikami ekonomicznymi, no to pamiętajmy o tym, że praca ma też wymiar terapeutyczny, można powiedzieć. Ona organizuje życie, daje możliwość nawiązania kontaktów społecznych, jakieś zakotwiczenie, buduje poczucie własnej wartości, sprawczości, takiej kontroli i panowania nad swoim życiem, nad swoją sytuacją. Pozwala oderwać się od traum i tu szczególnie ważne wydaje mi się przeciwdziałanie temu, żeby to poszukiwanie pracy, czy już funkcjonowanie na rynku pracy, które ma no, jakoś oderwać osoby i pomóc im w oderwaniu się, odreagowaniu tych traum, nie było źródłem kolejnej nowej traumy, kolejnych niedogodności, przykrości. No niestety mamy do czynienia z licznymi sytuacjami, no czy to przestępstw polegającym na oferowaniu usług pośrednictwa pracy w zamian za bezprawnie pobierane opłaty, bo no w polskim prawie pośrednictwo pracy musi uzyskać wpis do rejestru w Urzędzie Marszałkowskim województwa. Nie można pobierać od kandydatów do pracy żadnych opłat. No więc takie obiecywanie pomocy w znalezieniu pracy, załatwieniu formalności zdarza się, jest to sytuacja nielegalna. No i często te osoby po zapłaceniu im ustalonej sumy pieniędzy z taką osobą poszukującą pracy znikają bez słowa, bez obiecanej pomocy. No oprócz tego mamy szereg procederów, które na rynku pracy dotykają no również Polaków, ale uchodźców w sposób szczególny, no z uwagi na mniejszą świadomość, no i też przymusowe położenie, czyli praca na czarno, bez podpisanej umowy, no według stawek wynagrodzenia, czasami poniżej tych, które są przyjęte, a czasami no teoretycznie atrakcyjnych, czy na pierwszy rzut oka te atrakcyjnych, ale bez ochrony pracowniczej, bez ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego. No więc bardzo często pracownik no jest w sytuacji rzeczywiście krytycznej potem w przypadku jakiejkolwiek sytuacji związanej no chociażby z wypadkiem przy pracy, no czy z... No, czy z jakimiś problemami zdrowotnymi, jakimikolwiek. No, czy oczywiście często zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu pracodawca nie przekazuje wynagrodzenia. No i też uświadamiamy o tym, że praca na czarno wiąże się z odpowiedzialnością nie tylko dla pracodawcy, ale też dla pracownika. I to, co wcześniej też tu padło, no, staramy się uświadamiać osobom z Ukrainy, uchodźcom, żeby nie stawiali się w sytuacji, która no, nie tylko będzie wiązała się z tym, że staną się ofiarami przestępstwa, no, ale w jakiś sposób też współodpowiedzialnymi, czy narażą się na jakieś nieprzyjemności i konsekwencje prawne, których istnienia mogą nie być świadome. A czy mamy do czynienia na przykład z wykorzystaniem osób w trakcie choroby, w trudnym położeniu, jakim jest choroba? W zasadzie nawiązując do tego, co tutaj już padło, to mamy taką sytuację, że oszuści starają się wykorzystać nieświadomość uchodźców, którzy nie są obeznani w funkcjonowaniu naszego systemu zabezpieczenia społecznego czy też ubezpieczenia zdrowotnego, tak? I dochodzi do szeregu takich działań, które albo mają wymusić od tych uchodźców dodatkowe pieniądze, na przykład za sfałszowane recepty na potrzebne im leki, albo dochodzi do sytuacji, w której obiecuje się im jakąś formę zabezpieczenia czy też ubezpieczenia zdrowotnego, która oczywiście nie jest formą oficjalną, a pobiera się za to jakieś tam wynagrodzenie. Tak? Także ten proceder handlu receptami czy nielegalnymi lekami też staje się powszechny. Tak? Pamiętajmy, że granice przekraczają osoby, które na przykład chorują na jakieś choroby przewlekłe i przyjmują drogie leki, nie mają w
przy sobie recepty od swojego lekarza, tak, miejscowego na Ukrainie, tak, jeszcze nawet nie przystąpili do jakiegokolwiek systemu funkcjonującego na terenie Polski. Oczywiście te ośrodki recepcyjne, które zajmują się przyjęciem tych uchodźców, wydają jakieś doraźnie leki, które są im potrzebne, ale później takie osoby są pozostawione w tej kwestii jakiejś pomocy i tutaj jest właśnie ta nisza, którą odnajdują przestępcy i oferują po zawyżonych cenach te leki, tak? Albo sfałszowane recepty, za które, dzięki którym rzekomo te leki można nabyć w aptekach. Później się okazuje, że apteka takiej recepty nie może zrealizować, ponieważ ona nie jest wprowadzona do centralnego rejestru i okazuje się w momencie kupna, że ta osoba została po prostu oszukana, tak? Więc trzeba pamiętać, że fałszowanie recept jest karalne. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, nawet pozbawienia wolności. No i ten proceder oczywiście dotyczy przestępców. Natomiast sytuacja troszeczkę się komplikuje w momencie, kiedy dochodzi do handlu samymi lekami, tak? Ponieważ często uchodźcy dysponują jakimiś lekami, które nie są zarejestrowane na terytorium Polski i też handlują tymi lekami, albo pozyskują je w nielegalnym procederze i później odsprzedają innym osobom, tak? Trzeba pamiętać, że to też jest czynność, która może rodzić odpowiedzialność karną, tak? Tutaj znowu nie tylko przestrzegamy przed byciem ofiarą w tym procederze, ale też, żeby w nim aktywnie nie uczestniczyć, żeby dodatkowo się no, nie narażać na sytuację, w której stajemy się poniekąd osobą odpowiedzialną, tak? Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o leki. Też głównie przed tym przestrzegamy. A z jakimi jeszcze konkretnymi problemami prawnymi zwracają się obywatele Ukrainy do fundacji? No to można powiedzieć, że w pierwszym okresie, zaraz po wybuchu wojny, to najwięcej pytań, które były do nas kierowane, czy to za pośrednictwem mobilnego punktu bezpłatnej pomocy prawnej, który prowadzimy w ramach naszych projektów, no czy jakimiś kanałami internetowymi. W tym pierwszym okresie te pytania dotyczyły rejestracji w Polsce, uzyskania numeru PESEL, jak wyglądają procedury, no i co dadzą te wypełnienie tych procedur, jakie korzyści z tego tytułu mogą uzyskać uchodźcy. Dużo było pytań dotyczących przekraczania granicy. Przykładowo no, w marcu mieliśmy taką sytuację, kiedy babcia z wnuczką no, zwracała się z prośbą o pomoc. No, w jaki sposób może być wpuszczona do naszego kraju, nie mając jednocześnie tak naprawdę dokumentów, które no, w jakiś sposób pozwalałyby zweryfikować, no, czy rzeczywiście mamy tu babcię z wnuczką, rodzice zostali na Ukrainie. Wiele osób próbowało przekraczać granice, no właśnie, bez dokumentów, czy z jakimiś no, dokumentami mniejszej wagi, no a zwłaszcza no, trudno tutaj było udowodnić kwestie chociażby tożsamości dziecka. No i w tej pierwszej fali, kiedy bardzo dużo ludzi przekraczało granice, to były takie pytania bardzo dramatyczne. W tej chwili rzeczywiście bardzo dużo kwestii i takich wątpliwości dotyczy właśnie chociażby prawa pracy, tego o czym mówiłem wcześniej. No, narażenia się na oszustwa przy zatrudnianiu, przy ofertach przewozu osób, wymiany walut. We wszystkich naszych materiałach no, uchodźcy mają możliwość znalezienia wszelkich potrzebnych informacji, które pomogą im poradzić sobie z tymi zagrożeniami, które, tak jak mi się wydaje, zidentyfikowaliśmy w sposób no, rzetelny i pełny. A czy fundacja planuje jeszcze tego typu akcje? Tak, tutaj mamy do czynienia z takim długofalowym projektem, który jest zaplanowany nawet na kilka lat do przodu. Oczywiście w tej chwili mamy ten wojenny kontekst i tą sytuację przy samej granicy z Ukrainą, więc ta nasza obecna działalność jest skierowana głównie do obywateli Ukrainy i do uchodźców, którzy tą granicę przekraczają. Natomiast będziemy na pewno w kolejnych edycjach starali się podnieść świadomość prawną Polaków. Tutaj oczywiście za pomocą naszego portalu poznajfakty.pl, ale także planujemy dalsze wydawnictwa edukacyjne.
które będą wyjaśniały, jak poradzić sobie na przykład z przemocą domową, czy też jak rozpoznać przestępstwa przeciwko środowisku. I na pewno będziemy chcieli się też skupić na pomocy ofiarom przestępczości przeciwko nieletnim, ponieważ to jest problem, który no jakby trzeba się tym zająć, tak? Nie jest on może powszechny, mamy do czynienia ze statystykami, które pokazują, że tego typu przestępczość maleje, natomiast jest pewna problematyka dotycząca uświadamiania, jeżeli chodzi o tego typu przestępstwa i tym głównie chcielibyśmy się zająć. Dziękuję panu, a państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia państwu, pozdrawiamy.